Czy według Was szkoła dobrze przygotowuje młodych ludzi, takich jak Wy, do później życia, jeśli chodzi pod względem finansów, czy obchodzenia się z własnymi pieniędzmi, myślenia o pieniądzach? Osobiście myślę, że nie, ponieważ myślę, że szkoła nie przygotowuje do takiego, że tak powiem, życia poza tym, tak. Czyli wszystko jest pod klucz? No, jeśli chodzi o szkołę, tak. Myślę, że przede wszystkim rodzice tutaj powinni mieć największy wpływ na to. Czyli szkoła nie powinna się w ogóle tym zajmować? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Szkoła ma uczyć. No ale uczyć też takiego... Wartości. Tylko wartości ekonomicznego podejścia właśnie później wchodzenia w dorosłe życie pod względem nawet, nie wiem, w urzędzie. Oni się uczeniem zajmą przede wszystkim. Aha, a rodzice... dobra. Nie potrafię odpowiedzieć, ale nie wydaje mi się. Czyli co, za mało jest przedmiotów takich typowo o inwestycji, o przedsiębiorczości? Może nie tyle za mało przedmiotów, co sam sposób nauczania i kwalifikacje. Może kuleją. Rozumiem. A dlaczego tak jest? To jest luka programowa, czy to jest celowe działanie? Mam wrażenie, że po prostu nie bierze się do końca na poważnie tych przedmiotów. Jakby one były takie dodatkowe, a na pierwszym miejscu jest ta matematyka i język polski, wiadomo, nie wiem czemu. Czy według Was szkoła dobrze Was przygotowuje do później życia pod względem finansowym, czyli do obchodzenia się z własnymi pieniędzmi i tak dalej? No nie do końca, bo na przykład teraz, znaczy nic nam nie mówią o oszczędzaniu pieniędzy, ani nic. Na przykład ja sobie lubię wydać pieniądze i nie było... No jak mam... No, jak każdy, nie? No tak, jak mam, no to wydaję wszystko, jakby nie umiem oszczędzać. No szkoła mnie tego nie nauczyła i znaczy fajnie by było, jakbyśmy mogli sobie wybrać jakby przedmioty, które nas interesują, a nie tak, że jest ten historia czy coś. Znaczy no dobra, historia może coś tam jest ważna, ale no WOK czy coś, to tak mniej. I jakoś tak, no nie chce mi się na niektóre przedmioty chodzić. Rozumiem, czyli chcielibyście mieć trochę dowolności, jeśli chodzi o wybieranie niektórych przedmiotów. Tak jak jest za granicą, mam koleżankę w Stanach i ona mi tam mówiła, że ona ma tam do wyboru kilka przedmiotów i te, które jej pasują. To jest według mnie fajniejsze. Rozumiem, a dlaczego tak się dzieje, że szkoła nie przygotowuje pod względem finansowym obcowania z pieniędzmi do życia dorosłego? To jest celowe działanie, czy po prostu jakieś niedopatrzenie, luka programowa? Znaczy, no ja nie wiem, no skąd ja mam to, tak jakby, no ja tego nie ustalam, tak? I... A to co może kierować ludźmi, którzy ustalają te reguły? Nie wiem, może nie wiedzą o tym jakoś za bardzo. Może kiedyś to nie mieli aż tyle pieniędzy jakby do... No ale starsi ludzie jakby nie dostawali tyle pieniędzy jakby tak na wydanie, tak po prostu jakby od rodziców dzień w dzień, na przykład nie wiem, po 10 zł czy coś, to nie mieli tak, tylko musieli sobie zarobić, tym bardziej, tak bardziej jakby oszczędzali to, bo jednak czują wartość pieniądza. Oj, niestety, ale bardzo uczy moim zdaniem. Uczy dobrze? Oczywiście, że tak. A i rodzice przy tym mają więcej pieniędzy, pokazują dzieciom, jak je wydawać, bo mają z czego, bo mają większy zasób portfela. Rozumiem, dobrze, ale czy w szkole są takie przedmioty, które faktycznie uczą, przygotowują dzieciaki potem do zderzenia z dorosłym życiem, na przykład, nie wiem, w urzędach, wypełnianie jakichś dokumentów, wiedzą potem dzieciaki na co płacą na przykład podatki pracując na etacie? No w szkole podstawowej to chyba nie za bardzo. Może nawet w szkole średniej przykładowo. No, myślę, że średnia to już ma jakieś takie typu zajęcia, że uczą. Nie mam doświadczenia za bardzo, bo moje dzieci już są po studiach, pracują, a wnusi jeszcze nie chodzą do szkoły, także no nie za bardzo. Ale tak moim zdaniem wydaje mi się, że podstawowa szkoła nie za bardzo uczy tych rzeczy, ale średnia to już no, powinna na pewno uczyć. Jaka szkoła? Ogólnie szkoła średnia. Szkoła życia chyba jedynie, co może nas nauczyć. Czy według Ciebie szkoła dzisiaj uczy obchodzenia się z własnymi pieniędzmi, myślenia o pieniądzach? Nie obchodzi. A dlaczego tak się dzieje? Jaka może być tego przyczyna? Nie wiem serio. Nie zastanawiałam się nad tym nigdy. Ale dobrze, to może inaczej. Jest to po prostu taka przypadkowa luka programowa, czy to jest celowe działanie? To może być luka programowa, bo oni nas tak właśnie do matury przygotowują, a nie do tego, jakie ma być życie dla nas. Czyli pod klucz bardziej uczą, a nie takiego logicznego myślenia i też trochę ekonomicznego? Tak. Zdecydowanie nie, bo nie ma z tego, z mojej wiedzy, takiego przedmiotu o ekonomii. Takich przygotowania rodzice, jeśli nie pomogą dziecku, znaczy wdrożą, że trzeba oszczędzać, że trzeba wybierać w stosunku cen w jedno miejsce, w drugie dopiero podjąć decyzję, to szkoła tego nie nauczy. Rozumiem, ale jest to według Pana, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? No nie ma takiego przedmiotu, nikt o tym nie pomyślał jak do tej pory. Czyli to luka programowa, czy to celowe działanie? Mnie się wydaje, że luka programowa, bo złej woli tutaj Ministerstwa Edukacji to ja nie widzę, no tylko po
po prostu nie do, ktoś nie do, jeszcze nie wpadł na ten pomysł, żeby to wdrażać. No mnie jakoś nie nauczyli gospodarować pieniędzmi, sama się nauczyłam. Rozumiem, dobrze, ale to jest luka programowa, czy jakieś takie celowe działanie szkoły jako instytucji? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że do tego każdy człowiek powinien sam dojść. Czy według pani szkoła dzisiaj uczy, przygotowuje młodych ludzi do ogólnie obchodzenia się z własnymi pieniędzmi, myślenia o tych pieniądzach, inwestowania, oszczędzania? Myślę, że szkoła poniekąd tak, aczkolwiek to jest raczej rola rodziców w domu. Rozumiem, dobrze. A dlaczego szkoła, pani powiedziała, poniekąd? Czyli do końca tak w 100% no, nie przygotowuje do wejścia w dorosłe życie, jeśli chodzi o tą sferę ekonomiczno-finansową, tak? No tak mi się wydaje. Nie wiem, ile się zmieniło w szkole od czasów, kiedy ja do niej chodziłam. Myślę, że to my sami potrzebujemy czasu i dojrzeć do tego, żeby to wszystko rozgraniczyć. Myślę, że nie bardzo, szczerze mówiąc. A dlaczego tak się dzieje? To jest celowe działanie, czy luka programowa, czy jakiś inny jest powód? Luka programowa najprawdopodobniej, bo jest... Przynajmniej za moich czasów były jakieś tam podstawy przedsiębiorstwa, jakieś takie, nie wiem jak ten przedmiot się nazywał, ale no on był tak naprawdę gdzieś tam szczątkowo tylko traktował o... Czyli okrojony był bardzo. Zdecydowanie. Myślę, że przynajmniej w szkole średniej powinno to być bardziej mocniej jakby postawiony nacisk na taki przedmiot. No moim zdaniem raczej nie. To... A dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, tak urząd decyduje, tego się uczymy. Moim zdaniem to nie jest za bardzo to, co nam się przyda w przyszłości. No ale jak kto woli. Rozumiem, dobrze. Jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Co powinno się zmienić? No, powinni inaczej tym zarządzać. No, to już nie mi oceniać. Nie. Czyli ekonomicznie pod żadnym powodem. Zero. Jesteśmy totalnie nieprzygotowani do późniejszego życia, no, w życiu dorosłym. Rozumiem. A dlaczego tak się dzieje według ciebie? Jaka jest tego przyczyna? Nie wiem w sumie, za mały nacisk na no takie ważne sprawy, myślę, że uczą nas, że tak powiem, pierdół, a ważne rzeczy leżą gdzieś tam. No. A to jest celowe działanie, czy jakaś luka po prostu, niedopatrzenie? Myślę, że luka.